Pytanie z Instagrama. Jaki nurt w psychoterapii wybrać? Jest ich, z tego co wiem, kilkaset. Jak wybrać najlepszy dla siebie? Znaczy, no na pewno nie ma kilkuset nurtów terapii. Może jest kilkaset różnych propozycji na rozwiązań pewnych naszych szczegółowych problemów. Z tym może bardziej bym się zgodził. Natomiast jest kilka takich nurtów podstawowych. Psychodynamiczny, psychoanalityczny, głębszy nurt związany z pracą wglądową nad swoją emocjonalnością, nad konfliktami wewnętrznymi, nad wczesnymi relacjami dziecięcymi, które wpływają na mój charakter i na taką stałość odpowiedzi charakterologicznych w odniesieniu do życia, że na przykład nie potrafię inaczej zareagować, albo ciągle wpadam w te same sytuacje, w te same problemy, powielam pewne wzorce, chciałbym inaczej, ale znowu mi się to przydarza. To jest nurt dedykowany tego rodzaju pracy nad sobą. Jest też bardzo popularny nurt behawioralno-poznawczy, który pracuje bardziej nad takimi sytuacjami związanymi z tu i teraz wydarzającymi się sytuacjami kryzysowymi, depresyjnymi, lękowymi. Pomaga nam przepracowywać w nas pewne myśli, emocje, tworzyć nowe wzorce reakcji. Czasem psychoanalitycy z uśmiechem powiedzą, że on jest dosyć taki doraźny i taki, byśmy powiedzieli, mam ból głowy, wezmę tabletkę i jakoś rozwiązuje problem, a nie mam ból głowy i zastanawiam się jak psychoanalityk, dlaczego mnie ta głowa boli, co na przykład nie potrafię w sobie zaakceptować i tak dalej, i tak dalej. To jest drugi ważny nurt. Jest też nurt humanistyczny, związany z jakąś pracą nad sensem życia, nad wartościami, nad pewnymi rozstrzygnięciami związanymi z egzystencją. I chyba te trzy nurty, jeszcze można je oczywiście dzielić na poszczególne szkoły i tak dalej, chyba bym je te trzy nurty wyróżnił. Warto zadać sobie pytanie, szukając odpowiedzi, jaka terapia, jaki problem mam, jak mocno i głęboko jest we mnie zakorzeniony, od jak dawna mi się przytrafia, jak mocno dezorganizuje moje życie. I to jest pierwsze podstawowe pytanie. Drugie, jaką jestem osobą, czego oczekuję, czy szybkich efektów, czy raczej stać mnie na to, żeby pogłębić swoje myślenie, czy chciałbym zaradzić jakimś konkretnemu, partykularnemu problemowi, czy raczej widzę, że za tym problemem stoi jakieś morze trudnych doświadczeń. To jest drugie pytanie i ono będzie nas pozycjonowało w odniesieniu do nurtu, który wybierzemy, czy do pogłębionej pracy, czy też tej płytszej, w cudzysłowie płytszej pracy. No i terapeuta, osobowość terapeuty, jaki certyfikat, jaka szkoła, jakie propozycje, jaka częstotliwość sesji, czasem na przykład dwie, trzy w tygodniu, czasem jedna na tydzień, to wszystko będzie istotne w odpowiedzi na to pytanie. Pytanie od pani Anny, naszego patrona z Patronite. Czy przyszłemu psychoterapeucie mówić, że jestem katoliczką, czy będzie miało to wpływ na dobro leczenia? Terminy do psychologa czasem są długie. Czy jest jakiś trik, jak ten okres przetrwać? Jak pomóc bliskim osobom zdecydować się na terapię uzależnień i współuzależnienia? Mam świadomość, że osoba powinna sama się zdecydować, ale czy mogę jakoś jej pomóc? Takie złożone pytanie. Tak. Bardzo dziękujemy pani Aniu za wsparcie Patronite'em naszych tutaj wysiłków. Pytanie jest złożone. Czy mówić przyszłemu psychologowi o swoim katolicyzmie? Jeśli mam poczucie, że on wpłynął na moje wychowanie i na moje myślenie o sobie i na moją religijność, to można to powiedzieć uzasadniając. Natomiast jeżeli bym zaczął od tego konsultację, to prawdopodobnie dałbym psychoterapeucie taką myśl, że jest to dla mnie jedna z najważniejszych rzeczy i że mógłbym zasiać w nim pewne myśli interpretacyjne. Czy mówi mi to pacjent czy klient, bo to jest jakiś problem albo to jest jakaś jego fasada. Więc warto być tu roztropnym. Jeżeli uważam, że to jest istotne, mogę o tym powiedzieć. Mogę nawet powiedzieć o tych wątpliwościach, które zarysowałem. Nie wiem, czy to może być istotne, ale jestem osobą wierzącą, jestem katolikiem. Terapeuta spyta, co to dla pani znaczy. To będzie naturalne pytanie. Więc warto o tym powiedzieć, ale nie jest to niezbędne. To po pierwsze. Jak przekonać do terapii osobę uzależnioną, tak? To jest bardzo trudne. Myślę, że stara szkoła mówi o tym, że jeżeli osoba uzależniona nie poczuje na własnej skórze efektów swojego uzależnienia, to nie podejmie leczenia. Druga stara szkoła mówi o tym, że leczenie jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji przeżywania cierpienia. Jeśli nie cierpię, to nie mam motywacji do leczenia. To cierpienie może być związane z
jakimś dysfunkcją, z poczuciem winy wobec otoczenia, z jakimś, nie wiem, obudzeniem się w sytuacji efektów właśnie swojego uzależnienia, degradacją społeczną, ale jeśli nie ma cierpienia, to trudno kogoś zmusić do leczenia. Myślę, że takie leczenie może być nieowocne, chyba że sąd zasądzi takie leczenie i wtedy ewentualnie dajmy szansę przytrzymania tej osoby w terapii i utrzymania jej w terapii wyrokiem sądu, ale czy będzie ono efektywne? Duże prawdopodobieństwo, że może nie być, bo zawsze będzie to jakoś z zewnątrz, chyba że detoksykacja, chemia wyrzucona z organizmu sprawi, że ta osoba zacznie z biegiem czasu spostrzegać inaczej świat. Jest taka szansa, ale uważam, że trochę trudna. Czy czekać w kolejce do psychologa czy psychoterapeuty, skoro terminy są bardzo odległe, a w naszym kraju niestety cały czas bardzo, bardzo, bardzo odległe? Chyba nie czekać. Chyba bym raczej radził zapłacić za swoją terapię. Nie jest to popularne dla pacjentów, bo sobie myślą, za co mam płacić, no ale powiedzmy sobie szczerze, że wykształcenie terapeutyczne, za które płaci terapeuta, oscyluje w kategoriach 30 tysięcy. To jest bardzo duży wydatek, który nie jest rekompensowany przez państwo. Jego czas, jego praca, jego umiejętności, cały czas szkolenie kosztują, superwizje, których uczestniczy. Więc pacjent wie, że za co płaci, prawda? Często mamy taką myśl naiwną, że usługi psychologiczne powinny być za darmo, bo co to jest tylko wysłuchanie? No jeśli taką mamy myśl, to jesteśmy o krok od tego, żeby nie korzystać z leczenia. Dlaczego ta płatność jest ważna? Trochę się do tego przyczepię. Dlatego, że ona daje nam komfort, że wiem, za co płacę. Jestem partnerem w tej relacji. Terapeuta jest opłacany przeze mnie, jemu płacę. Mam możliwość zachowania pewnej swojej zależnej niezależności. Z jednej strony jestem zależny, bo się zgadzamy na kontrakt pewnego rodzaju współpracy, ale zachowuję niezależność, bo cały czas jestem partnerem, który ma wkład własny w to leczenie, prawda? Więc to jest bardzo istotne. Dlatego nie zachęcałbym do oczekiwania. A może być tak, że niektórzy ludzie mają problem z płaceniem za tego rodzaju pomoc? Chodzi mi tutaj o takie myślenie, że przecież w przeszłości zawód psychologa czy psychoterapeuty nie był tak popularny, a ludzie mieli problemy różnego rodzaju natury psychologicznej i rozwiązywali je w rodzinie, rozmawiając z przyjaciółmi. Czy nie jest trochę tak, że ludzie, którzy korzystają z usług psychologów, to tak jakby trochę nie mieli przyjaciół? Ważne pytanie, myślę, że związane z wieloma stereotypami. I tutaj jeszcze odniosę się do tego triku, o którym pani Anna pytała. Myślę, że takim trikiem pomocowym może być środowisko wsparcia, właśnie rodzina, przyjaciele, tylko że to jest takie wsparcie no, w pewnym sensie zniekształcone, bo nas kochają, bo nas lubią, bo chcieliby dobrego samopoczucia dla nas. I nam często mówią takie rzeczy, które nam się podobają, umacniają naszą więź emocjonalną, ale z krytyką albo z podważeniem czegoś jest trudniej w takich sytuacjach. Nie dlatego, że przyjaźnie są fałszywe, tylko dlatego, że raczej naturalnie staramy się chronić je przed nadmiarem krytyczności, dajemy dużo wsparcia i pozytywnych emocji. To jest pierwsza rzecz. Wydaje mi się, że nasze dzisiejsze społeczeństwo jest o wiele bardziej takie zanonimizowane niż dawniej. Z atrofią i z takim brakiem więzi, oparcia w rodzinie, z dużym nastawieniem konsumpcyjnym i tym wyścigiem szczurów, który sprawił, że jesteśmy chyba jednym z najbardziej zapracowanych społeczeństw w Europie, co jest też trudne i karygodne, chociaż ja sam jestem trochę pracoholikiem, więc się do tego przyznaję. I myślę, że jesteśmy narażeni na takie przeciążenie, więc opieranie się na tym społecznym aspekcie więzi, relacji może być trudne dla osoby czekającej na terapię. Jakie są triki? Może dla osoby wierzącej ważną byłaby wspólnota, w której uczestniczę, czy modlitwa, czy wsparcie duchowe, no ale jednak bym się pokusił na to wydatkowanie. Jeśli mam zdolność do zarabiania, to może będę miał zdolność też do odpłatności za swoją terapię. Nie będę musiał czekać tych kilku lat. Pytanie z YouTube'a. Jak przeżywać poczucie winy za emocje, takie jak smutek czy gniew, żeby nie traktować ich jako grzech? Po pierwsze, zaakceptować te emocje. One nie są niczym złym. To emocje nigdy nie są grzechem. Tak mówi nauka moralna Kościoła.
i akceptacja ich daje nam możliwość uporania się z pytaniem, co się stało, co mnie zraniło, jaka jest sfera mojego doświadczenia właśnie w tych sytuacjach, w których pojawiają się te nieakceptowane, trudne emocje. Ale nie ma złych emocji czy dobrych emocji. Emocje po prostu są. One są pierwszym frontmenem w naszej osobowości, które są, zbierają sygnały z otoczenia i reagujemy emocjami. I to jest naturalne. Trzeba mieć nad nimi refleksję, tym się różnimy od zwierząt, że emocje w nas są, nie są instynktami tylko złożonymi emocjonalnymi reakcjami. I trzeba to roztropnie ogarnąć umysłem, ale nie trzeba od siebie wymagać też tego, że umysł zawsze będzie ponad emocjami. No, umysł ma też swoje prawidłowości i czasem emocje przesłaniają racjonalne myśli. Zresztą biologicznie wpierw powstał ten emocjonalny umysł, a później dopiero myślenie, prawda? Na szczęście myślenie pojawiło się na tyle szybko, że zdążyliśmy się nie pozabijać emocjonalnie, ale warto o tym pamiętać, że one nie mają w żaden sposób konotacji moralnej. Natomiast jeżeli emocje prowadzą do czynów, to te czyny już są grzechem. Czyny są grzechem. Emocje, wtedy można zadać sobie pytanie, na ile nad nimi pracowałem, czy one zdążyły się wynaturzyć w czyn, prawda? Na ile przepracowywałem je w sobie, no bo to, że mamy emocje, oprócz akceptacji wymaga też pracy nad nimi, no bo przecież nie nakrzyczę na kogoś na każdym kącie, mówiąc, to są moje emocje, nie podlegają ocenie moralnej, tylko będę reflektował, no wkurzyło mnie coś, ale czy muszę odreagować i zbeszczać kogoś na ulicy, czy nie? Jak jadę samochodem, jest to trudne, żeby się powstrzymać, ale już na przykład przechodząc na ulicy mogę się powstrzymać, prawda? Nie będę atakował przechodnia, który mnie zirytował czymś, nie? Ale emocje pokazują mi, że jakaś strefa mojego komfortu, moje poczucie bezpieczeństwa zostało naruszone. A czy można tak połączyć trochę myślenie o emocjach i myślach? Jako o właśnie tym sygnale takim ostrzegawczym, ale właśnie nie traktować tego w kategoriach grzechu, że mam jakieś myśli czy jakieś emocje? Tak, bardzo dobre pytanie, bo często tak jak nie kontrolujemy emocji, nie kontrolujemy swoich myśli i często osoby bardzo głęboko wierzące nadają sobie absurdalne zadanie kontroli własnych myśli. Wtedy najczęściej wpadają w pułapkę obsesyjności i takiej próby perfekcjonizmu i niezdrowej duchowości. Moje myśli, podobnie jak emocje, zdarzające mi się myśli, pragnienia, nie wiem, rozproszenia, różne obrazy w myślach, fantazje, czy nawet skrajnie gniewne, czy skrajnie seksualne, one są tylko i wyłącznie znowu jakąś moją wrażliwością. One podpowiadają mi coś o moim tu i teraz przeżywanym wnętrzu. Jeśli kultywuję w sobie fantazjowanie seksualne i rozmyślam i karmię się tym i próbuję sobie zrobić z tego użytek, to już wchodzę w to świadomie. Ale jeśli mi się to pojawia, no to tylko jest i wyłącznie być może sygnał, nie wiem, o jakimś napięciu, może jakiejś potrzebie, może o tym, że ktoś mi się podoba, o czymś naturalnym. Nie trzeba wtedy w sobie tego prześladować, ale czy ani się spowiadać. Ale czy warto wtedy zgłębiać trochę to, co było wcześniej, dlaczego ta myśl się pojawiła, czy ta emocja, czy to właśnie o to chodzi, czy to jest zdrowe takie? Jest to zdrowe, jeśli to jest coś nie jednostkowego i powtarzają nam się pewne wzorce myślenia, pewne wzorce emocjonalne, to jak najbardziej wymagają refleksji. Wzorce są czymś stałym i one mogą sprawić w nas, że zubożeje w nas świat emocjonalny i będziemy cały czas reagować tym samym albo taką samą myślą. Niepoddanie tego refleksji będzie sprawiało, że staniemy się niewolnikiem własnych emocji czy własnych myśli i nie będziemy potrafili tego rozpoznać na czas. Pytanie z Instagrama. Czym są lęki religijne i czy zdrowo jest się bać piekła? Lęki religijne są naturalną sferą rozwoju naszej religijności. Natomiast jeśli stają się lękami demonicznymi, to wynaturzają naszą religijność. Stają się wtedy prześladowcze, nie możemy o nich myśleć jako o sygnałach związanych z przekraczaniem jakichś naszych norm, czy norm, które daje nam religijność. Jeśli stają się poza naszą kontrolą i napadają nas i stają się obsesyjne i odbierają nam podstawową prawdę wiary, że Bóg jest miłością, no to stają się czymś patologicznym. Czy bać się piekła?
Jeśli boimy się piekła tak, że to bardziej nam zasłania Boga, który jest miłosierny i nie stworzył nas dla piekła, tylko dla miłości do siebie, no to jest to patologiczny lęk przed piekłem. Natomiast czy lekceważyć istnienie piekła? Uważam, że nie. Jest to depozyt naszej wiary. Jest to też taka smutna prawda o tym, że Pan Bóg szanuje nasze konsekwencje, prawda, naszych decyzji, wyborów, szczególnie takie, które są związane z brakiem nawrócenia, prawda? Przy czym pamiętajmy, że nawrócić się zawsze można, nigdy na to za późno. Ta seria nie powstałaby bez wsparcia patronów. Dziękujemy.